Bardzo przepraszam, że tak odstaję. Podłączę się. Co zrobić? I też będę odstawać ze slajdami. Ja się skupię na opowiedzeniu Państwu kilku historyjek. Ja ostatni raz, jak na tej sali w Panteonie byłem, to 20 lat temu, chodziłem tutaj na dyskusyjny klub filmowy, puszczali filmy na tym ekranie i pamiętam, było takie podium, którego już nie ma niestety, znaczy też jest inne, na którym była taka lampka, jak się człowiek zbliżony, jeszcze chyba było z poprzedniej epoki, taka lampka z podpisem przemówienia czas skończyć. Ale no to jakaś moim zdaniem cudowna innowacja, która jakoś nie przetrwała niestety czasu. Więc mam nadzieję, że nie będę zmuszał do tej lampki Państwa. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę nagrodę i też pogratulować wszystkim i laureatom i nominowanym. Powód prawdopodobnie, dla którego się tutaj znalazłem, to jest, tak jak powiedział Piotr, z powodu grantów ERC, więc pewnie powinienem powiedzieć Państwu coś o tych grantach ERC. Moja przygoda z europejskim finansowaniem zaczęła się troszkę wcześniej, to też było tutaj na slajdach profesora Duszczyka. Brałem udział w takiej sieci, co się nazywa FOX, Foundations of Databases, czy XML, bo to się wzięło stąd, że ja byłem na postdocu w Paryżu i tam koledzy tam montowali jakąś sieć i przydawał mi się jakiś taki człowiek z biednego kraju, to byłem ja, ale za to dostaliśmy 200 tysięcy tam euro, trzeba było je wydać i, no i tam sprowadzaliśmy postdoków i to bardzo, mieliśmy okazję mieć kilku postdoków na wydziale z zagranicy i to było wspaniałe, bo to raczej rzecz, która w tamtych czasach była nietypowa i zagustowałem w tym i aplikowałem o grant ERC, najpierw jeden, a teraz drugi. A jak ja taką historię Państwu powiem, jak ja byłem ostatnio, pojechałem na wywiadówkę, żeby sprawdzili, czy no, zaprezentować swój projekt i tam antyszambrowałem. No i tam stali nerwowo inni ludzie i tak przemierzali. Tam jeden, powiedzmy, potrzebował, nie wiem, tego projektu, żeby tam kupić, powiedzmy, 10 tysięcy szczurów, żeby je uśmiercić, a ktoś inny tam, nie wiem, musiał jakąś wirówkę dużą kupić, żeby coś tam sprawdzić, czy coś się wiruje. No i wszyscy ci ludzie to tak przemierzali nerwowo, no bo jak oni nie dostaną tych pieniędzy, no to katastrofa, no to oni mogą, nie wiem, przestać prowadzić badania naukowe. Ale moja osobista dziedzina to jest matematyka i u mnie to jest o informatycznym częściowo charakterze. I u mnie to jest zupełnie inaczej, bo w mojej dziedzinie, no to jest tak jak powiedział Arnold Schwarzenegger w filmie Predator, my team always works alone. Te pieniądze nie są tak bardzo potrzebne, więc po co? No to jest po to, że można sprowadzać ludzi, którzy nie są, no oczywiście pisze się jakiś projekt, twierdzi się, że coś tam robi, ale dla mnie cel jest taki, żeby pojawili się na korytarzu ludzie z zagranicy i żeby zrealizować to umiędzynarodowienie tak sławne. I to moim zdaniem jest rzecz bardzo ważna. I teraz na naszym Wydziale Matematyki, dzięki różnym projektom europejskim, po korytarzach przechadzają się ludzie z zagranicy, przeważnie z zachodniej granicy, a tej lepszej. I wydaje mi się, że powoli nasza sytuacja się uczyni taką jak gdzie indziej. No, my nie możemy jako Polska chyba w tej chwili liczyć na to, że najlepsi naukowcy, powiedzmy, nie wiem, jak ktoś w Indiach zrobi jakiś wybitny doktorat i szuka pracy zawsze za granicą, to przyjedzie do nas. Ale musimy się tam przesuwać powolnymi krokami. Wydaje mi się, że sprowadzanie tych ludzi to jest jeden etap, który tych na razie siłą rzeczy może nie najwybitniejszych, to jest krok w tamtym kierunku. Więc to jest, jeśli chodzi o rolę, moją wizję projektów ERC. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest o wsparciu. Ludzie się zastanawiają, dlaczego Polska ma tak słabe wyniki w ERC,
bo tamtych projektów już było kilka tysięcy przyznanych i z tego nie wiem, lekko ponad 20 do Polski, czyli Polska gra, no, no jakby walczy poniżej swojej kategorii. I jeden z powodów, które są przytaczane, to jest taki, że mamy słabe wsparcie administracyjne, że ludzie nie wiedzą, jak te granty pisać, że nikt im nie pomaga układać budżetów. To nie jest zgodne z moimi doświadczeniami. Mi się wydaje, że wsparcie administracyjne, no w każdym razie ja miałem doskonałe. A tutaj chciałbym podziękować, może ilustrując to doskonałe wsparcie pani Dianie Pustule z naszego Uniwersyteckiego Biura Obsługi Badań. Jak teraz miałem ten drugi grant i trzeba było przygotować budżet, to tam był jakiś deadline, trzeba było między innymi powiedzieć, jakie tam będzie zespół badawczy, ile ludzi będzie pracować i tak dalej. I no to siłą rzeczy ja musiałem zrobić. No ale nie zrobiłem tego. Pani Diana Pustuła z Biura Obsługi Badań zobaczyła, że zbliża się ten deadline i że nie ma żadnych informacji. I pisała maile, ale nikt na nie nie odpowiadał. I w końcu się zniecierpliwiła i cała zaprojektowała mi zespół badawczy. Powiedziała, że będzie 5 postdoków, 4 doktorantów, tam 2 profesorów zaproszonych. Liczyła, że się wszystko zgadzało i taki mam teraz zespół. I to nie jest izolowany przypadek. Także wydaje mi się, że no ja, tak jak mówię, no wsparcie miałem doskonałe. Może nie każdy ma tak doskonałe wsparcie, ale wydaje mi się, że to nie jest problem. Bo chyba główny problem jest taki, że po prostu reprezentujemy słaby poziom naukowy. A wsparciem administracyjnym tylko tak daleko możemy pójść. Teraz ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest na temat tego naukowego poziomu. Jak byłem dzieckiem i chciałem, znaczy no, kończyłem liceum, trzeba było wybrać studia, poszedłem na Wydział Informatyki, bo chciałem pisać gry komputerowe. To chyba jest częsty przypadek. Najpierw mnie nie przyjęli, ale z rezerwowej się dostałem. No i tak jakoś mija rok, drugi, tam żadnych gier komputerowych nikt nie pisze. No i tak się tym martwiłem, no ale tak dość szybko się zorientowałem, że u nas na wydziale nikt nie umie robić, że słaby jest bardzo poziom pisania programów, krótko mówiąc. Znaczy takich, no tam, że, ale silna była teoria, matematyka. I podobnie tak jak no, młodzi ludzie mają nosa, wyczuwają takie rzeczy, no i wszyscy, powiedzmy, najlepsi ludzie na moim roku, a ja za nimi, się zaczęli zajmować tą teorią, do której ja nigdy nie miałem, którą się nigdy nie interesowałem wcześniej i skończyłem robiąc tam jakąś logikę czy coś takiego, którą się zajmuję do dziś. Bo po prostu to było na wysokim poziomie. I wydaje mi się, że niestety to tak musi wyglądać, że mniej ważny jest temat, ważniejsze jest, żeby coś było zrobione dobrze. I ja mam to szczęście, że mogę budować na wielkiej sile czegoś, co się nazywa Polska Szkoła Matematyczna. To jest tradycja, która zapoczątkowała się tak prawie 100 lat temu, po I wojnie światowej, kiedy kilku matematyków zebrało się, bo wtedy polska matematyka nie była taka silna. W ogóle polska nauka, zaryzykowałbym taką opinię, nie stała na takim wysokim poziomie, raczej w XIX wieku i wcześniej siłą naszego kraju była poezja, muzyka, bijatyka, ale nauka chyba mniej, no był Kopernik, ale oprócz tego no i matematyka w szczególności nie stała na jakimś bardzo wysokim poziomie. Oni się zebrali i oni powiedzieli, no musimy zająć się jakąś jedną małą rzeczą. I wybrali sobie jakiś temat, podstawy matematyki to się wtedy nazywało, w którym skoncentrowali swoje siły. Tak się jeszcze składa, że dobrze temat wybrali, to jest inny, no ale to się nie każdemu zawsze uda. I siły zostały skoncentrowane w tym i nagle powstała wspaniała szkoła, gdzie jeżeli się spojrzy na listę osób, które na Uniwersytecie Warszawskim robiły doktorat z matematyki, tam jest w międzywojennym okresie, tam jest 30 osób czy coś takiego, to połowa z nich to są topowe nazwiska, takie znane na całym świecie, no wśród
matematyków. Wybitny okres był. I ważne było to, że po prostu no wszystko jedno, czym się zajmujesz, ale żeby jedną rzeczą się dobrze zajmować. I to mi się wydaje, że jest ważną rzeczą, że trzeba po prostu koncentrować siły w jakichś szczególnych miejscach, je robić dobrze, a co to jest, jest może na razie drugorzędne. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.